Światło Chrystusa. Światło Chrystusa. Światło Chrystusa. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Jest król.
na zawsze i na wieki. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała was. On z niewoli z was swój lud ocala. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, On stał się dla mnie zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdroju zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, prosimy Cię za Twój Kościół, by w czasach pełnych niepokoju potrafił głosić całemu światu dobrą nowinę o zbawieniu. Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, prosimy Cię za ochrzczonych w tę wielką noc na całym świecie, aby nieustannie kroczyli ku nowemu życiu drogą wiary, którą dzisiaj wyznali wraz ze wspólnotą Kościoła. Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, prosimy Cię za kierujących państwami, aby przykazanie miłości bliźniego było dla nich zawsze najwyższym prawem. Oh.
nasze zmartwychwstanie i życie. Prosimy Cię za zatwardniałych grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli w zmartwychwstanie ze śmierci i grzechu. Kyrie eleison. Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza zmarłych parafian, a także dobrodziejów i budowniczych naszego Kościoła, aby wraz z Tobą zmartwychwstali i uczestniczyli w niebiańskiej liturgii wiecznej szczęśliwości. Nasze zmartwychwstanie i życie. Prosimy Cię za uczestników tej świętej liturgii, za wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przebieg tegorocznego Triduum Paschalnego oraz za wszystkich parafian, aby odrzucili serce kamienne i przyjęli ożywiające tchnienie Twojego Ducha. Kyrie eleison.
Chwalajcie Pana.